Redakcję Arn.eu wspiera RTV Euro AGD. Arn.eu. Zaczęło się niewinnie. Chciałem zrobić krótki film o historii gier wideo na podstawie popularnych teleturniejów lat 90. Luźny temat na jeden wieczór. Kilka gier na krzyż. Do tego raptem garść słów komentarza. Fajny, prosty motyw. Co może pójść nie tak? Parę tygodni później obsesyjnie zarywałem kolejne nocki, odkrywając kolejne poszlaki w wydawało mi się niekończącej się odysei, jaką było Koło Fortuny. Zagrałem w niemal 50 polskich wersji adaptacji tego kultowego teleturnieju i za każdym razem, gdy myślałem, że docieram już do dna, odkrywałem kolejne, zapomniane, a nawet zupełnie nieznane wersje gry. Powoli zaczynam się bać otworzyć lodówkę, żeby nie znaleźć tam kolejnej wirującej ruletki. Podczas poszukiwań dotarłem do egzemplarzy gier, które od dekad uważane były za zaginione, oraz wariantów Koła Fortuny tak rzadkich, że zwracają zero wyników w wyszukiwarkach. Prawdopodobnie będziecie pierwszymi internautami, którzy zobaczą w ruchu niektóre z tych wydań. A to nie koniec poszukiwań, bo w poniższym materiale przedstawię wam nie tylko dziesiątki programów spisanych rękami polskich programistów, ale też poszlaki prowadzące do kolejnych, których mimo starań nie udało mi się odkopać. Informacje zawarte w tym filmie są także uzupełnieniem do naszego niedawnego materiału na temat gier o tematyce teleturniejów z lat 90. Zachęcam do jego obejrzenia przed rozpoczęciem tego, ale jeśli choć pobieżnie wiecie, czym jest teleturniej Koło Fortuny, to nie będzie to konieczne. Ale i tak zapraszam, to naprawdę fajny film. Wiele z gier, które dziś zobaczycie, oraz tytułów teleturniejowych z filmu poprzedniego sukcesywnie dodawać będziemy również na naszą stronę www, gdzie możecie zagrać w nie w przeglądarce lub pobrać na dysk. Trafią tam wszystkie gry darmowe. Stopniowo staram się kontaktować również z autorami wydań komercyjnych, by uzyskać zgodę na legalną publikację jak największej ich liczby. Każda prezentowana będzie również z kartą służącą za ściągę wszystkich podstawowych funkcji danej gry. Wyczytacie z niej, czy można grać z komputerem, innymi graczami, czy można edytować w niej imię gracza, czy występuje w niej tymczasowa pula punktów oraz sklep z nagrodami, czy można ustawiać siłę obrotu koła, czy zawiera ściągawkę wykorzystanych już znaków, czy obsługuje polskie litery w haśle, czy posiada opcję hasło nie zawiera już spółgłosek, czy umożliwia dostosowanie poziomu trudności gry, czy zawiera edytor haseł, czy hasła odgaduje się na czas, czy gra się w starych złotych, czy może w punktach, czy można wygrać dodatkowy los lub podobny bonus, czy wykorzystuje sample dźwiękowe z teleturnieju, tempo rozgrywki wyrażone kolorem oraz wbudowany edytor postaci. Uff, zaczynamy! Zacznijmy od czegoś łatwego, od wersji Koła Fortuny, które znają chyba wszyscy weterani. Na DOS-a trafiły przynajmniej 4 adaptacje tej zabawy. Najpopularniejszą była prawdopodobnie Zgadula, napisana w 1992 roku przez Darka Pyżanowskiego, ucznia liceum. A jeśli też dobrze rozumiem, gra ta została potem wydana komercyjnie przez Techland. Zgadula to całkiem wierne odwzorowanie zasad Koła Fortuny z kilkoma ułatwieniami. Na przykład zawsze widzimy na ekranie wykorzystane litery, więc nie ma możliwości straty kolejki poprzez powtórzenie znaku użytego już przez konkurenta. Możemy grać z komputerem lub innymi osobami, a na kole znajdziemy pola specjalne, takie jak bankrut kasujący nasze aktualne punkty, wolny los, czyli dodatkowy obrót kołem na żądanie oraz strata kolejki. Licznik punktów resetowany jest co hasło, a jedynym sposobem, żeby doliczyć punkty do swojej stałej puli, jest odgadnięcie go. Zatem co kolejkę stan konta zwiększa się jedynie dla zwycięzcy. Bardzo lubię te wersje gry. Hasła są długie, więc zabawa nie przeciąga się w nieskończoność w oczekiwaniu na trafienie jakiejś litery, a w sumie jedyną wadą jest moim zdaniem mała liczba pól na kole, przez to zdecydowanie zbyt często wypadają czynniki negatywne, niepotrzebnie frustrując i przedłużając zabawę. Ciekawostka, autorowi chciało się nawet zaprogramować żeńskie wersje wypowiedzi dla komputerowej Kunegundy. Fajnie dopolerowany produkt. Inną wersją Koła Fortuny był wariant z 92 roku o jakże zaskakującej nazwie Koło Fortuny,
autorstwa Rodmira Dębińskiego, kryjącego się pod marką Wagonsoft. Choć popularna dawniej, dziś praktycznie nie do znalezienia w sieci. Jak wspomina autor, był to jeden z pierwszych programów, który napisał i faktycznie brak mu trochę szlifu wspomnianej przed chwilą zgaduli. W tej zabawie wziąć udział może nawet 6 osób, natomiast nie zagramy w ogóle z komputerem. Zauważcie, że zamiast systemu punktowego wykorzystywane są kosmiczne kwoty przed denominacją, a na kole brakuje bankruta. Możemy jedynie stracić kolejkę. Miłym smaczkiem jest animowana szata graficzna podczas obracania się koła i widać w tym potencjał, ale zabrakło mi tu wielu innych funkcji. Hasła są za krótkie, więc bardzo długo strzela się przypadkowe litery, zanim się na coś trafi. Koło obraca się losową ilość czasu, co oznacza, że czasem kręci się tylko chwilę, a czasem naprawdę długo. Mamy tu też trochę inne zasady. Jeśli zgadniemy literę, pieniądze trafiają od razu na nasze konto. Nie ma żadnej tymczasowej puli, ani też nie trzeba odgadnąć całego hasła. Gra nie poinformuje nas też, gdy w zakrytej frazie skończą się spółgłoski. No i gdzie w zgadule można było zagrać myszką, tu musimy wykorzystywać klawiaturę. A jednak trochę szlifów i myślę, że spokojnie mogłaby konkurować ze zgadulą. Najmniej znaną grą z tej trójcy jest zapewne Karuzelada tajemniczego Z. Szwajkowskiego, wydana w 1993 roku na DOSa i Amigę przez gdański ASF. Wersja amigowa uznawana jest za zaginioną, o ile w ogóle kiedykolwiek faktycznie istniała. Jest to jednocześnie najbardziej komercyjnie wyglądający produkt. Mamy małe menu opcji, gdzie wybrać możemy tło, na jakim będziemy grać, całkiem atrakcyjną oprawę graficzną z intrem i, niestety, konieczność gry w 3 osoby. Znów nie uświadczymy komputera. Możemy korzystać z myszki lub klawiatury i tytuł ten robi wszystko, co może, żeby wyróżnić się na tle poprzedników. Znajdziemy tu na przykład pasek siły kręcenia kołem, który, nawiasem mówiąc, doprowadza mnie do szaleństwa, bo wszystko poniżej najniższych wartości powoduje, że roluje się niczym kebs na opiekaczu nawet paręnaście sekund. To idealny sposób na to, aby wyprowadzić swoich towarzyszy z równowagi. Znów nie mamy tu żadnej tymczasowej puli punktów, więc wszystko, co zdobędziemy, idzie prosto na nasze konto. Ponieważ jednak ta wersja posiada pole bankruta, to wiąże się to z tym, że w dowolnym momencie stracić możemy wszystkie punkty zbierane przez całą grę. Auć, niezwykle brutalnie. Rzutem na taśmę Łukasz z kanału Szafa z Grami odkopał też w swojej kolekcji zbiór gier z serii Edukacyjne Koło Fortuny Tomiła Grabowskiego, wydanych przez Format Soft. Dostępnych było aż 7 wersji. Wam pozostawię ocenę, czy liczyć to jako jedną grę, czy 7 różnych, ponieważ tak naprawdę różniły się tylko kategoriami, z jakich losowane były hasła. W sprzedaży dostępne były następujące typy: informatyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia oraz język polski. Sam program traktowany był, zgodnie z tytułem, jako narzędzie dydaktyczne mające na celu uczyć przez zabawę. Niestety, gra nie jest nigdzie dostępna i dopóki nie uda nam się ożywić starych dyskietek, możemy co najwyżej popatrzeć na pudełka. Na razie nasze próby ich zgrania spełzły na niczym. Tak bywa z prehistorycznymi nośnikami. Skoro niedawno wspomnieliśmy o zaginionych wersjach amigowych, to na tym legendarnym komputerze sprawy miały się wręcz kwitnąco. W trakcie swoich poszukiwań odnalazłem nie jedną, nie dwie, a nawet nie 10, ale przynajmniej 12 wersji Koła Fortuny. Z tego minimum 6 uważanych za lost media oraz garść kolejnych, które istnieją dziś wyłącznie jako screenshoty w 30-letnich magazynach. Znów postaram się zacząć od tych bardziej popularnych wersji, po czym stopniowo wkroczymy w głębiny. Fortuna z 1993 roku od BB to edycja, którą pamiętam z dzieciństwa. Jak na razie mamy do czynienia z najbardziej wierną adaptacją formatu do gry wideo. Możemy wybrać od 1 do 3 graczy lub zmierzyć się z komputerem. Znów nie ma tu tymczasowej puli punktów i pieniądze od razu trafiają na nasze konto, przez co łatwo je stracić bankrutem, ale zdecydowano się też na ciekawy motyw. Zwycięzca rundy może wydać zarobioną gotówkę na atrakcyjne nagrody, by w ten sposób zabezpieczyć wygraną.
To naprawdę ambitne wydanie. Mamy animację kręcenia kołem, dodatkowe zaznaczenia przy odkrywaniu liter, suwak siły kręcenia, fajną oprawę dźwiękową, a także pełen format teleturnieju z rundami podstawowymi, rundą przedfinałową, gdzie gracze rzucają na zmianę literą i próbują od razu odgadnąć hasło, no i pełny finał, gdzie z góry decyduje się na szereg spółgłosek i samogłosek i podaje hasło w limicie czasowym. Super! Tylko czemu to koło znowu musi kręcić się tak długo? Oprócz produkcji Bebe znalazłem jeszcze przynajmniej dwie zupełnie inne gry nazwane Fortuna. Fortuna Twin Sparksoftu z 1993 roku to pachnąca ogrodem zen uczta dla oka. Ma dziwną, orientalną, relaksującą muzykę i czcionkę w menu, ładny interfejs i melodię w trakcie gry, przemieszaną z efektami dźwiękowymi. W tej wersji nie możemy bankrutować, gracze tracą co najwyżej kolejkę, wysokie kwoty wylosowane na kole mają ładne, unikatowe animacje, a całość jest pełna uroczych barw. Jedyny minus to bardzo ograniczający limit czasowy na każdą akcję, którego trzeba ściśle pilnować. Gry TSS miały też zawsze nietypowe zabezpieczenia antypirackie. Aby je uruchomić, należało zazwyczaj wcisnąć na ekranie startowym odpowiednią kombinację przycisków. Jeśli tego nie zrobimy, hasło zamienione zostanie na napis "Bądź oryginalny, kup oryginał". Po jego odgadnięciu zresetuje się. To też pierwsza gra na naszej liście ze zintegrowanym edytorem haseł. Trzecia Fortuna figurowała pod dwoma nazwami. Drugim tytułem było, na pewno nie zgadniecie, Koło Fortuny i czasami to właśnie tak podpisywana jest ta wczesna produkcja studia Realm. To niewątpliwie najgorsza z gier, jakie do tej pory oglądaliśmy, zrobiona na odwalsie, z okropną oprawą graficzną rodem z Commodore 64, straszliwymi efektami dźwiękowymi i zerowym poszanowaniem dla materiału źródłowego. Jedyna miła rzecz, którą mogę powiedzieć na jej temat, to to, że zawiera króciutkie sample z programu, w tym dla bankruta i brawo po odgadnięciu hasła. Od Fortuny przechodzimy do Fortuny 2000. To nasze pierwsze Lost Media, gra, która na jakiś czas zniknęła z powierzchni internetu. Wydana przez Atares i wyprodukowana przez Ireneusza Szymkowskiego, kryjącego się za marką Tair Chorzów. Jego interpretacja marki Wheel of Fortune jest... okej? Są miejsca, gdzie wygląda bardzo surowo, na przykład na ekranie wpisywania imion graczy. Potem sama produkcja próbuje wyglądać futurystycznie, choć niestety trochę słabo się postarzała. Zamiast tablicy na hasło mamy jakieś tajemnicze kwadraty, ale przynajmniej charakteryzuje się systemem kręcenia kołem, gdzie ustawia się suwak. Jest tu też mały easter egg. Jeśli przesuniemy wskaźnik na maksa, to ten aż się urwie. Słodkie. Jednak prawdę mówiąc, jest to taka sama, uproszczona wersja rozgrywki teleturnieju jak wiele wcześniejszych. Nie widzę powodu, żeby grać w akurat tę wersję zamiast jakiejś innej. Potem mamy zgadulę Pawła Pieczula wydaną przez ASF. Nie jest to port wspomnianej na starcie wersji DOS-owej, choć autor nie ukrywał, że pisząc ją wzorował się na tym właśnie wydaniu, stąd też wiele podobieństw. Tak samo jak na DOSie mamy podobny układ elementów. Koła, listy graczy, przycisków do wykonywania czynności. No i tymczasową pulę pieniędzy, która przelewana jest na nasze konto dopiero po odgadnięciu hasła. Możemy grać z komputerem lub kumplami, a nawet wybierać poziom trudności cyfrowych rywali. Co więcej, kręcenie nie trwa wieki, a w tle w menu przygrywa miła muzyczka. Do tego podczas rywalizacji pojawiają się samplowane efekty dźwiękowe rodem z prawdziwego teleturnieju. Jedynym większym odstępstwem jest brak wolnych losów oraz zmiana z punktów na stare złote. To również kolejna gra z wygodnym edytorem haseł.
Co mamy dalej? Między innymi aż 3 gry nazwane po prostu Koło Fortuny. Wszystkie uważane do tej pory za lost media. Najbardziej imponujący jest zdecydowanie wariant zespołu Rookies. Ich Koło Fortuny to wersja niewątpliwie najlepsza, przynajmniej z tych amigowych. Z prostego powodu. To nielegalny hak innego, drogiego produktu. W Niemczech wyszła oficjalna, licencjonowana gra Glücksrad od GameTechu i nasi rodzimi programiści po prostu ją sobie zapożyczyli. Ponieważ jest to gra pożyczona z Niemiec, polskie litery wpisuje się klawiszami symboli, które w układzie klawiatury naszych zachodnich sąsiadów symbolizują znaki specjalne. No i jak już wspominałem, jest to jedna z najlepszych wersji tego teleturnieju. Mamy pseudo trójwymiarowe koło z wartościami, które emocjonująco zatrzymują się skokowo jak w rzeczywistości, panią prowadzącą odsłaniającą literki, bardzo ładną oprawę graficzną i oczywiście pełne odwzorowanie reguł niemieckiej produkcji. Pojawia się nawet zmiana pól koła między rundami. Paradoksalnie ta przepiękna wersja gry była jedną z pierwszych, jakie dotarły do naszego kraju, bo już w 1992 roku, na rok przed wysypem tytułów alternatywnych. Koło Fortuny od QUS Soft to kolejna zagubiona wersja gry, co dziwne, bo to tytuł dostępny za darmo. Na ekranie startowym zobaczymy nawet prośbę twórcy o postawienie mu piwa na Piotrkowskiej. Jak na darmową alternatywę była to propozycja bardzo fajna. Znów możemy grać do 3 osób, sami lub z komputerem, a najbardziej unikatową cechą gry jest kręcenie kołem poprzez zamachiwanie się myszką w górę, a potem w dół. Fajne. Gra nie ma co prawda muzyki, ale efekty dźwiękowe są realistyczne i przyjemne i korzystają też z sampli publiczności. Możemy nawet wybierać poziom inteligencji komputerowych zawodników. Jedyna dziwność tego wydania to fakt, że kwoty na kole ustawione są w kolejności, a nie są wymieszane jak w innych portach. Ta wersja również odbywa się na uproszczonych zasadach, podobnych do wielu innych edycji z tej listy. Koło Fortuny numer 3 to zaginione wydanie autorstwa pana Mirosława Siedlarza. Miałem spore oczekiwania co do adaptacji jego autorstwa, bo ekran tytułowy gry wyglądał zaskakująco estetycznie, podobnie jak oprawa graficzna w trakcie zabawy. Niestety cała reszta zawodzi. Być może po prostu nie potrafiłem odpalić tej ponad 30-letniej gry prawidłowo, ale trudno nazwać to rzężenie efektami dźwiękowymi, a oprócz ładnej warstwy wizualnej grze zdecydowanie brakuje ładnych animacji, czy chociażby efektu kręcenia koła. Narzekałem, że niektóre wersje teleturnieju toczą się zbyt wolno, ale tutaj to bardzo prymitywne koło pędzi przez brak jakichkolwiek upiększaczy na złamanie karku. Nie wymyśliłem też, jak zgadywać samogłoski. Wydaje mi się, że opcji takiej w ogóle nie ma. Uff, przebrnęliśmy przez wszystkie amigowe gry z fortuną w nazwie. Tu nasze koło nie to... Ej, co to było? Oni nas nie sponsorują. Więc teraz, drugie tyle pozycji nazwanych Koło Szczęścia. Prawdopodobnie po to, by nikt nie czepiał się o prawa autorskie. Koło Szczęścia od bajecznej fantazji. Dam sobie wypłatę Grema, uciąć, że jest to tytuł mocno inspirowany niemieckim Glücksrad. Ma taki sam układ liter, pseudo trójwymiarowe koło z ładnymi animacjami, przesuwające się kwoty z paskiem siły i 3 przyciski dla kręcenia, samogłoski i hasła. Podoba mi się jakość wykonania, jest estetyczna, prosta, choć brakuje mi tu bliższego trzymania się reguł oryginalnej gry. Znów zbieramy kasę prosto do kieszeni, bez bufora, no i brak możliwości grania z komputerem. Jest to produkcja typowo kilkuosobowa, bez sensownego trybu solo. To znaczy, jest tryb solo, ale wtedy gra się bez konkurentów. Meh. Ta wersja też nie informuje, gdy w haśle skończą się spółgłoski. Pomimo tych niedogodności, to jedna z lepszych wersji gry, a wisienką na torcie jest edytor haseł na dyskietce. Brawo! Z kolei na aż 2 dyskietkach sprzedawany był największy konkurent Koła Szczęścia. Koło Szczęścia. Tym razem od Sunsoftu. Jakim cudem na teleturniej trzeba było aż tyle przestrzeni? Naszym sekretem jest ciasto.
i dziesiątki innych grafik, które umieszczono wewnątrz tej pozycji. To jak na razie jedno z najbardziej wiernych odwzorowań zasad rzeczywistego programu telewizyjnego. Do trzech zawodników, w dowolnej konfiguracji żywych i komputerowych, rywalizuje o wielką nagrodę, która losowana jest na początku zabawy i prezentowana w formie obrazka. Potem rozgrywka toczy się jak w teleturnieju. Kręcimy kołem, znów mamy suwak siły kręcenia i zgadujemy hasła. Na ruletce tym razem znajdziemy też pole niespodzianka, przyznające grającemu jedną z nagród. Te kupujemy również za zarobione pieniądze między etapami ze sklepiku. Niektóre są żartobliwe, inne trochę poważniejsze, ale wszystkie reprezentowane kolorowymi obrazkami. Na koniec dostajemy nawet buziaka od pięknej pani Magdy. Również struktura gry naśladuje tę telewizyjną z różnymi rundami o zmieniających się zasadach. Adaptacja ta byłaby świetna, gdyby nie dwie spore wady. Jedną jest bardzo amatorsko wyglądająca oprawa graficzna, szczególnie na głównej planszy hasła. Drugą okropnie trudny przeciwnik komputerowy. Jeśli oddamy kontrolę graczowi trzeciemu, to prawie pewnym jest, że bezbłędnie typował będzie znaki i wygra niemal każdą rundę. Poprawić odrobinkę oprawę, pozwolić na wybór poziomu trudności i dodać edytor haseł i byłaby to gra z absolutnej czołówki. Trylogię Kół Szczęścia domyka zaginiona wersja od popularnego kiedyś wydawcy IPS Computer Group, produkcji grupy Fatima. Ich mutacja również naśladuje niemiecki pierwowzór z charakterystycznym trójwymiarowym kołem i listą znaków na ekranie, choć zdecydowano się tu na, moim zdaniem, ładny, czysty i estetyczny interfejs w stylu bardziej komputerowym. Niestety nie ma tu trybu grania z komputerowym przeciwnikiem, więc możemy bawić się albo sami ze sobą, albo z kumplami. Jak na agresywnie straszące piratów konsekwencjami prawnymi wydanie komercyjne, jest bardzo surowe. Gra się tylko po jednej rundzie, nie ma żadnych dodatkowych zasad, nagród ani opcji turniejowych. Nie da się nawet wpisywać haseł z klawiatury, trzeba klikać przyciski. Jest ładnie, schludnie i przejrzyście, ale niestety nic poza tym. I powoli zbliżamy się do finiszu, trafiając na milionera od studia Promik. Kolejną grę z listy Polish Lost Media. Już na samym starcie należą mu się plusy za najbardziej oryginalną nazwę z całego tego towarzystwa. I z automatu traci je za wykorzystanie utworu Blue Monday zespołu New Order w miejsce autorskiej kompozycji. Tytuł ma cały szereg opcji konfiguracyjnych. Możemy dostosować liczbę graczy, poziom trudności komputera, włączyć bądź wyłączyć sklepik z nagrodami, wybrać z dwóch zestawów pytań, a nawet dostosować utwór muzyczny w tle. To chyba jedna z moich ulubionych adaptacji. Nie próbuję bezwzględnie kopiować stylu wytle turnieju, trzymając się bliżej wątku wysokotechnologicznego. Oferuje również sklep, z którego między rundami wykupuje się ręcznie rysowane przedmioty, co rozwiązuje problem z czyszczeniem się konta bankowego po bankructwie. Ogólnie gra się bardzo przyjemnie, choć rozumiem, że otoczka bardzo w stylu 90s może nie podobać się każdemu. Do pełni szczęścia brakuje mi chyba tylko edytora haseł. Omówiłem właśnie aż 12 wariantów teleturnieju na komputery Amiga i to nadal nie wszystkie. Zaginionej to tak kompletnie do tego stopnia, że wiemy o nich tylko z gazet, pozostają między innymi komputerowa Fortunka od Ravi SC, a także kolejne Koło Szczęścia od Arrakis Software sprzedawane w zestawie z grą Miner. Jeśli macie je w swojej kolekcji, pomóżcie nam je zarchiwizować, bylibyśmy bardzo wdzięczni. Odpocznijmy na chwilę od komputerów Commodora i uderzmy w kierunku jego największego rywala. Atari również mogło pochwalić się bogatym wyborem kręgów radości, choć wygląda na to, że sytuacja na froncie węglowym wyglądała odrobinę spokojniej. Po tej stronie barykady do wyboru mieliśmy przynajmniej 10 wersji gry, choć istnieje szansa, że po drodze coś jeszcze przegapiłem. Na przystawkę pozycja, o której autorze, nie wiemy nic.
nie jest podpisany, choć jego dzieło istnieje. Jest prościutkie, nie wykorzystuje żadnych grafik i niestety nie umożliwia też grania z komputerem. Zaimplementowano tu natomiast chociaż podstawowy system nagród dla uczestników. To kolejna gra, w której koło kręci się zdecydowanie za długo. Podobną jakościowo edycją była produkcja Krystiana Walczyka, która z jakiegoś powodu działa prawidłowo wyłącznie w trybie artefaktowania NTSC, czyli wyświetlając obraz w nielokalnym dla nas standardzie. W przeciwnym wypadku odpala się w większości w czerni i bieli i nie da się wtedy nawet ustalić długości hasła. A szkoda, bo prócz tego jest całkiem kompetentna. Czerpie pełnymi garściami z dosowej zgaduli. Mamy wolne losy, tymczasową pulę punktów, które zgarnia wyłącznie zwycięzca i możliwość grania z przeciwnikami komputerowymi. Efekty dźwiękowe są proste, ale nie irytujące i jeśli uda się komuś prawidłowo ją odpalić, to nie jest to najgorsze koło, w jakie można przyfortunić. Na tę linię komputerów pojawiła się jeszcze jedna gra o tym samym tytule. Trzecie Koło Fortuny to wydane przez Arsoft dzieła Arkadiusza Lubaszka. W tle przygrywa melodia z Janosika, mamy nawet uroczy, doprowadzający do oczopląsu ekran tytułowy. Produkcja ta miała spory potencjał, ale niestety autor uznał, że w grze nie będzie dało się wpisywać znaków klawiaturą i koniecznie grać trzeba joystickiem. Całość ma zresztą bardzo konsolowy charakter, zaczynając od swojej świetnej muzyki po sposób wybierania znaków wzdłuż długiej listy. Ogółem to miła i estetyczna wariacja na temat, choć żałuję, że font nie jest odrobinę większy i bardziej czytelny. Cień może i dodaje mu charakteru, ale też utrudnia odbiór całości. Jasne, nie może się umywać do większości wersji z Amigi, jednak bądźmy szczerzy, jak na razie wersje Atari nie urywają kupra. Tu mamy przynajmniej możliwość zapisywania tabeli wyników na dyskietce, możliwość gry z żywymi ludźmi lub komputerem, a nawet tryb demo, gdzie tłuką się ze sobą same komputery. Fajne, choć po raz kolejny koło zatrzymuje się zbyt długo. Odkopaliśmy się wreszcie z kół fortuny i zaskoczę was, nie znalazłem ani jednego koła szczęścia, których na Amidze były aż trzy. Wszystkie warianty atarynkowe integrują w sobie w jakiejś formie słowo fortuna. Ba, z jakiegoś powodu mamy nawet sequele. Koło Fortuny 2 Robespixu, czyli Roberta Dronga, nie ma chyba żadnego związku z poprzednimi produkcjami. Zgaduję, że numerek w tytule to zwyczajny zabieg marketingowy. Pozycja ta jest całkiem przyjemna. Z jakiegoś powodu bardzo satysfakcjonująco brzmi dla mnie efekt dźwiękowy klikającej ruletki. Szkoda, że w tle nie ma muzyki i nie da się grać z komputerem. Hasła możemy wpisywać co prawda z palca, ale już litery wybierać musimy joystickiem. Mogło być lepiej, ale nie ma tragedii. Z jakiegoś powodu omijamy numer trzeci, najwyraźniej zaginął w akcji i wskakujemy od razu do Koła Fortuny 4. Żyjemy w przyszłości. Atarax, Mariusz Zając i bugtester Piotr Nomen Omen Bugalski udowadniają, że gdzie kucharek 6, tam nie ma co jeść. 4 to chyba nie numer części, ale ocena tej gry w skali do 100. Zaimplementowano w niej tylko najbardziej podstawowe elementy i to ledwo. Nie tylko nie da się rywalizować z komputerem, ale nie ma nawet trybu dla więcej niż jednego gracza. A mimo to, szok, jest ekran z nagrodami. Wśród fantastycznych fantów znajdziemy takie cuda jak wycieczka po Ochocie, telewizor marki Wizor, 92 kredki bez grafitu, prenumeratę Playboya czy tampaksy bez sznurków. No nieźle. Znaczy, źle, to najgorsza z ogrywanych do tej pory wersji. Nie ma nawet polskich znaków. Nareszcie możemy wyrzucić koła z tytułu. W 1993 roku Stanley, czyli Stanisław Skwiot, wypuścił demo produkcji o nazwie Fortuna. W pokazówce zagrać możemy z 20 hasłami, pełniak miał ich 920.
i jest nieźle. Mamy muzyczkę w menu i fajne dżingle w trakcie gry, możliwość wyboru zawodnika lub komputera jako przeciwnika, a nawet dostosowania poziomu trudności sztucznej inteligencji. Oprawa graficzna nie jest może szalenie barwna, lecz nadrabia to czytelnością i spójnością stylistyki. Szkoda, że nie możemy wybrać imion i nie mamy dostępu do trybu trzyosobowego, ale to solidna, nieprzekombinowana adaptacja. Hokus pokus, czary mary, jeśli w to grałeś, jesteś stary. Takim pięknym intrem rozpoczyna się Magia Fortuny od ASC Software, zdecydowanie najbardziej imponująca jak na razie gra na 8-bitowce Atari. Ładna muzyczka, wypasiony wstęp i nie da się ukryć sporo wysiłku włożonego w produkcję. Nareszcie mały powiew świeżości. Jest edytor haseł i przy starcie wybrać możemy, którą pulę chcemy załadować z dyskietki. Pojawia się nawet możliwość wybrania swojego awatara reprezentującego nas w trakcie rozgrywki. A wybór jest naprawdę spory i nie ogranicza się do standardowych wąsaczy i brodaczy. Ja na przykład zostałem modliszkowatym kosmitą. I gituwa, na początku gry znalazł się też disclaimer. Wszelkie podobieństwo osób lub zdarzeń występujących w grze jest czysto przypadkowe i nie ma związku z rzeczywistością. Słodka próba umycia rąk od potencjalnych problemów z właścicielami teleturnieju. Prowadzący rzuca co chwilę dowcipami i komentarzami oraz reaguje animacjami na wydarzenia takie jak bankructwo czy odkrycie hasła. Między rundami zrobimy też zakupy w sklepiku. Niestety gra ma też jedną olbrzymią wadę. Brak trybu rywalizacji z komputerem. Gdyby nie to, byłaby oczywiście polecajka. Tytuł ten jest na tyle inny od pozostałych i przyjemnie żartobliwy, że warto w niego zagrać. Jestem w stanie nawet wybaczyć litery wybierane wyłącznie joystickiem. Było blisko do ideału. Nieistniejące już, ale popularne dawniej studio Mirage zapraszało graczy do zdobycia Super Fortuny. To kolejna pozycja próbująca trochę odejść od utartego schematu, tym razem skupiając się na aspekcie oglądania show w telewizji. Tu znowu pojawiają się charakterystyczne efekty dźwiękowe z programu, a między rundami pokazywane są żartobliwe reklamy. Możemy grać od jednej do trzech osób, puste gniazda z kolei wypełnia komputer. Postacie reprezentowane są przez awatary zaczerpnięte z gry Problem Jasia, a w ramach konfiguracji zdecydować możemy się na wybór IQ komputera, pulę haseł oraz liczbę rund. To niewątpliwie najlepsza z ogrywanych tu wersji. Super Fortuna faktycznie jest super. Gra była na tyle popularna, że w 1994 roku Kamil Nowiński, znany też jako Kamilos, stworzył dla niej autorski edytor haseł, który umożliwiał dodatkowe poszerzenie tytułu. Dziesiątą i ostatnią już odkopaną przeze mnie wersją gry na małe Atari jest napisana w Basicu Zabawa Koło Fortuny. Program dydaktyczny dla szkół podstawowych napisana przez Romana Kapturczaka. Całkiem niezła produkcja jak na wykorzystany język. W menu nawet przygrywa przyjemna melodyjka. Trochę nietrafionym pomysłem za to jest sposób wpisywania haseł. Polskie litery uzyskuje się poprzez kombinację Shift plus cyfra. Gra się jedynie w trzy osoby, oprawa graficzna nie istnieje, a interfejs jest siermiężny. Tekst bywa ledwie czytelny na różowym tle. Szok, że nawet tak prymitywna implementacja nie jest najgorszą z oglądanych tu dzisiaj wariacji. Miłe narzędzie dydaktyczne, ale raczej nic więcej. Z ciekawostek, grę można oszukiwać. Proces kręcenia kołem da się powtarzać do skutku. Jakimś cudem natrafiłem również na grę, o której nie znalazłem żadnej wzmianki w całym internecie. Wpisywanie nazwiska autora i nazwy nie przynosi żadnych efektów.
Mowa tu o napisanym w Basicu dla Atari ST Kole Fortuny autorstwa Jarosława Tulina i Krzysztofa Lisieckiego. Nie wiem, czy była to edycja komercyjna, ale zabawny jest tu fakt, że choć mamy do czynienia z grą pisaną w Basicu, to bije ona na głowę niektóre płatne rozwiązania. Rozgrywka jest prosta i przyjemna i oczywiście pod żadnym względem nie korzysta z możliwości 16 bitów komputera. Podchodzi za to w fascynujący sposób do kwestii interfejsu. Zamiast dawać nam wybór opcji z listy, pyta po kolei, czy uważamy, że w haśle są jeszcze spółgłoski, czy chcemy kupić samogłoskę, czy chcemy odgadywać hasło, aż na końcu zachęca do ponownego zakręcenia kołem. Jednym z ograniczeń jest podpięcie polskich znaków do cyfr. Na szczęście są chociaż podpisane na ekranie w formie wygodnej ściągi. Nie ma tu żadnych zaawansowanych cech ani możliwości grania z komputerem, ale możemy chociaż wybrać, ile osób, od 1 do 3, weźmie udział w zabawie. Jak więc widzicie, również platformy Atari mają swoje zaginione media. Drakon, autor grafiki do gier AB Softu, od dekad szuka egzemplarza Koła Fortuny, przy którego produkcji brał udział, a po którym do dziś zachował się jedynie ten obrazek z intro. Przegrzebując odmęty internetu, natknąłem się również na grę Koło Fortuny 93 dla 16-bitowca Atari ST. Jednak poza pojedynczym wpisem w bazie danych Atari Legend nie doszukałem się żadnej innej wzmianki na temat tego tytułu w całej sieci. Wziąłem więc sprawy w swoje ręce i odkopałem ją z prehistorycznego serwera FTP Pigwy. Dziś macie okazję zobaczyć ją jako pierwsi od naprawdę wielu lat. Jej cechą charakterystyczną jest odtwarzany przy każdym losowaniu stawki klip dźwiękowy prowadzącego zaczerpnięty z programu. 12,5 miliona za każdą spółgłoskę. Oprócz tego jest to dość prymitywna adaptacja. Da się co prawda wybrać grę z komputerowymi przeciwnikami, ale wydają się oni rzucać całkowicie przypadkowe litery, w tym samogłoski. A propos samogłosek, nie byłem w stanie ustalić, czy i jak można je kupować. Przycisk do ich wyboru po prostu się nie pojawia. Oprócz tego możemy skonfigurować, czy chcemy grać z limitem czasu albo odpalić edytor haseł. Najdziwniejszym w tym wszystkim jest fakt, że autorzy nigdzie się nie podpisali. Żadnych wskazówek nie znalazłem też bezpośrednio w plikach gry. Ostatni tytuł to stworzone przez Studio Atari, wydawcę magazynu ST Fan, Koło Szczęścia. Wiemy o jego istnieniu wyłącznie z reklam w tym właśnie czasopiśmie i dzięki kilku osobom, które potwierdzają, że posiadają jej egzemplarz. Oczywiście, jak zwykle, wszelka pomoc w odnalezieniu zaginionych pozycji byłaby dla społeczności Atari na wagę złota. Za nami ponad 30 gier o Kole Fortuny i mam nadzieję, że nie jesteście jeszcze zmęczeni, bo ja się dopiero rozkręcam. Na ZX Spectrum mieliśmy prawdopodobnie tylko jedną produkcję pod tytułem, na pewno was zaskoczę, Koło Fortuny, napisaną przez Daniego. Ten ponad 10-letni wówczas komputer był już w Polsce jedną nogą w grobie, więc nic dziwnego, że programiści nie chcieli inwestować w niego swojego czasu. W 2012 autor ujawnił się na forum speki.pl i przyznał, że inspirował się pecetową zgadulą, co zresztą widać na pierwszy rzut oka, i że stworzył ją trochę na przekór, bo dlaczego ZX miał być gorszy od PC? Ma to sens. Nie wszystkie elementy zgaduli się tu pojawiają. Powraca powszechny problem z możliwością zbankrutowania i utratą wszystkich zdobytych punktów w dowolnej rundzie, ale wersja na gumiaka, mimo ograniczeń tego komputera, i tak biła na głowę wiele innych oglądanych tu tytułów. Miała chociażby w pełni zaimplementowanego gracza komputerowego, który radził sobie całkiem nieźle. Wbrew wszystkiemu, równie stary, ale dużo częściej wykorzystywany w 93 był Commodore 64. Oczywiście trudno się dziwić, był to mikrokomputer dużo potężniejszy od ZX Spectrum. Mimo iż wśród bogatszych graczy dominowała nowsza Amiga, fani Commody też nie mogli mieć powodu do narzekań. Ich platforma doczekała się kolejnych kilku odmian popularnego teleturnieju. Fortuna kołem się toczy. O,
nareszcie coś z bardziej oryginalną nazwą. Produkcja grupy Vermex jest najbardziej znaną odsłoną gry na C64. Gra z potencjałem, która niestety nigdy go nie realizuje. Przede wszystkim nie dostajemy trybu rywalizacji z komputerem, więc musimy zgarnąć do zabawy znajomych. Nie możemy też liczyć na żadne zaawansowane cechy znane już nam z poprzednich tytułów, choć przynajmniej da się decydować o sile obracania koła. Bardzo podoba mi się też animacja odkrywanych liter po trafieniu, no i oprawa graficzna jest urocza, lecz niestety dość prymitywna. W menu głównym przygrywa też bardzo przyjemna interpretacja muzyki z czołówki Koła Fortuny autorstwa Emila. Co ciekawe, nie jest to jedyny wariant tego tytułu. Zanim gra przekazana została do dystrybucji firmie Marex, po giełdach latały jej wcześniejsze wersje z jeszcze bardziej łopatologicznym tytułem. Z czasem zmieniała się jej szata graficzna i zaawansowanie rozgrywki. Wszystkie one są jednak różnymi wersjami tego samego programu. Przyznam, że wersja industrialna podobała mi się chyba najbardziej. Koło Fortuny Pawła Sołtysińskiego, czyli Commodore Kebaba, chyba niespokrewnionego z redaktorem, to adaptacja kogoś, kto chyba nigdy na oczy nie widział oryginalnego teleturnieju, choć nie umiem sobie wyobrazić, jak to jest możliwe. Na początku sami musimy wymyślić hasło lub załadować je z pliku, jeśli wymyśliliśmy je już wcześniej, a potem gracze odgadują na zmianę kolejne litery. Nie ma podziału na spółgłoski i samogłoski, pieniędzy ani kręcenia kołem. Po prostu zgaduje się litery i przekazuje kontrolę następnej osobie, gdy powinie nam się noga. Gdyby chociaż w grze wykorzystano kolor albo była jakaś muza, bo bez tego to Koło Fortuny to nawet nie stało. Dużo lepiej wypada Koło Fortuny 1000 haseł od Duo Mato z Rawicza. Najpierw mamy całkiem niezłego intro scrolla z akselem F w tle. Jest to też jedno z niewielu kół wydanych w 1994, bo być może już zauważyliście, ale prawie wszystkie dzisiejsze tytuły są z właśnie 93. Dostajemy edytor haseł, możliwość grania do 3 osób, przyzwoitą jak na Commodora oprawę graficzną. To zalety. Niestety tu również nie da się grać z komputerem, a koło można oszukiwać. W większości adaptacji suwak energii nawet ustawiony na najniższą wartość obraca się dość znacząco. Tutaj, nie przytrzymując spacji, ruletka zostanie praktycznie w miejscu, a gra zaliczy nam udany obrót. To jeden z lepszych i bardziej czytelnych przypadków omawianego dzisiaj teleturnieju, ale prawdę mówiąc konkurencja na 8-bitowcu Commodora nie jest mocna. Czego najlepszym przykładem niech będzie Koło Fortuny 2 Mr. Gaia. Gra zaczyna się długim wywodem, podczas którego gracz musi wielokrotnie przewijać tekst, wciskając za każdym razem inny przycisk. Co ciekawe, w tej wersji jedynym występującym polskim znakiem w hasłach jest EU, bo ten jako jedyny w formie symbolu funta wpisać można na klawiaturze komputera. Niestety, nie mam zbyt wiele dobrego do powiedzenia na temat tej produkcji. Nie ma gracza komputerowego, a wciskanie przycisków zbyt szybko powoduje gliczowanie się gry. Być może miałem na to za mało pieniędzy, ale nie umiałem też kupić samogłoski. Gra nie reagowała na wciśnięcie odpowiedniej opcji. W morzu innych adaptacji te można spokojnie ominąć, tak samo jak autor ominął fakt, że do marca 93 roku wynaleziono już kolory. Na zupełnie osobną, szerszą wzmiankę zasługuje nasz ostatni pacjent. Komputerowe Koło Fortuny, stworzone przez brzmiące groźnie Demonic Labs, to bardzo interesujący temat. Gra, której zaginięcia chyba nikt nie zauważył, bo można bez problemu wpisać w wyszukiwarkę komputerowe Koło Fortuny i znaleźć dziesiątki stron prezentujących tę produkcję do pobrania, screenshoty z niej, znajduje się w archiwach, romsetach i katalogach, zapisana jest w bazach danych gier, dostępna w zasadzie od ręki, nawet jeśli kwestia legalności stoi pod znakiem zapytania. Natomiast jest jeden problem. To nie jest ta gra.
Wszystkie bazy, katalogi i serwisy katalogują skrakowanego przez grupę F4CG ROM-hacka. Modyfikację przetłumaczoną na język angielski. Oryginalna polska wersja ze swoim unikatowym intrem i pełną listą haseł po prostu przepadła. I nikt nie zauważył. To nie koniec problemów z KKF. Gra ta jest też błędnie przypisywana naszym dobrym znajomym z biura informatyczno-wydawniczego, gdy w rzeczywistości wydana została przez pracownię informatyki Demonic Labs oraz znaną w kręgach retro pracownię elektroniki Mian. Obawiałem się, że nie uda mi się tego tytułu odkopać, ale na wysokości zadania stanęli wspaniali ludzie ze społeczności Commodora. Z tego miejsca chciałbym podziękować Andrzejowi Muzyczukowi z Retrosfery, Borgowi z Retrogralni i Rafowi z kanału C64 Lover. Włożyli oni niemały wysiłek w poszukiwania. Kłaniam się natomiast w pas Olkowi, autorowi strony c64.com.pl, który jest w posiadaniu egzemplarza gry i zgodził się ją udostępnić na potrzeby tego materiału. Dzięki czemu możemy dziś przyjrzeć się jej w tym filmie. Jestem dozgonnie wdzięczny i zachęcam do odwiedzenia ich kanałów YouTube, które linkuję w opisie filmu. Komputerowe Koło Fortuny to adaptacja niemalże idealna. Tym bardziej boli serce, że byłem o krok od tego, by nie móc wam jej pokazać. A na pewno najbardziej profesjonalnie przygotowana wersja na Commodore 64 z tych oglądanych dzisiaj. Programista projektu, Piotr Szopiński, wspomina, że była to pierwsza gra komputerowa wydana w Polsce w kartonowym pudełku. Do sprzedaży trafiła wersja podstawowa, zawierająca 300 haseł oraz zestawy dodatkowych pytań, ponieważ w pamięci komputera nie można było zmieścić ich więcej, a i tak mieściły się tam tylko dzięki zastosowaniu algorytmu kompresującego. Sama gra jest natomiast wysokiej klasy produktem godnym sklepowych półek. Śliczna karta tytułowa. Super melodia przygrywająca w menu, niezłe przewijające się intro z listą autorów i dopieszczona oprawa graficzna. Wyjątkowe jest też zaawansowane menu główne przypominające bardziej te współczesne niż znane z wielu innych gier z epoki. Za pomocą joysticka poruszamy wirtualnym kursorem i wybieramy opcje, możemy dostosować liczbę graczy komputerowych i nadać każdemu z nich imiona. Do wyboru jest aż 5 poziomów inteligencji przeciwników wirtualnych, a program pozwala nam również wczytać dodatkowe hasła ze wspomnianych wyżej pakietów dodatkowych. Ładnie zrealizowana jest też sama rozgrywka. Między rundami wyświetlają się czytelne tabele wyników, a obracaniu koła towarzyszy przyjemna, płynna animacja. Odtworzone są tu zasady głównej rozgrywki, choć urozmaicono je o pewien dodatek. Na ruletce wylosować możemy opcję podpowiedź, którą da się wykorzystać taktycznie w dowolnym punkcie gry, by odsłonić losową literę hasła. Mamy też sposobność wyboru mocy obrotu koła. To jeden z najprzyjemniejszych wariantów gry ze wszystkich ogrywanych dzisiaj i zaprogramowany został, z braku lepszego określenia, w naprawdę ludzki sposób. Na przykład, by wybrać konkretną opcję, należy wcisnąć F1, F3, F5 lub F7. Jednak produkcja jest na tyle mądra, że rozumie też proste skróty myślowe. Na przykład jeśli wciśniemy na klawiaturze spółgłoskę, to gra zrozumie, że prosimy o literę bez konieczności uprzedniego wybierania opcji F1. Również przytrzymanie spacji da grze znak, że chcemy zakręcić kołem, bez przymusu precyzowania tego wyborem w menu. Uznałbym tę grę za koło fortuny idealne, gdyby nie kilka małych co prawda, ale jednak istniejących problemów. Po pierwsze, rozgrywka toczy się piekielnie powoli. Koło obraca się ślamazarnie, między każdym przejściem ekranowym jest odczuwalne opóźnienie, a gracze komputerowi są zaprogramowani tak, by czekać 5 sekund przed wybraniem jakiejkolwiek opcji. Nie ma też ekranu nagród, ale te kwestie rozwiązano inaczej. Pieniądze pełnią rolę wyłącznie przy kupowaniu samogłosek, więc bankrut nie wpływa na wynik gry. Oceniana jest liczba odgadniętych haseł. No i byłoby super, gdyby istniał do tego tytułu edytor haseł. Mimo wszystko jest to jedna z najlepszych odsłon na tej liście.
I w ten sposób, przynajmniej na razie, dotarliśmy do finiszu. To na pewno nie wszystkie wydania. Dalsze znaleźć można w reklamach starych czasopism i nie wiadomo, czy mowa tam o jednych z tych, które już znamy, czy może brakuje jeszcze jakichś. Nie jest łatwo niepowtarzalnie zidentyfikować kilkadziesiąt gier o nazwie Koło Fortuny. Jedno jest pewne. Koło Fortuny było na początku lat 90. fenomenem na niespotykaną skalę. A wy zmarnowaliście właśnie kilkadziesiąt minut na to, żeby się o tym dowiedzieć. I tym akcentem żegnam się dzisiaj z wami. Do następnego razu. Pa, pa!